Brawo, to jest samo sędzia. Chciałem powiedzieć naszym ustawodawcom i rządzącym, że są dwie rzeczy na świecie, których nie można cofnąć. Wystrzelonej kuli i wypowiedzianego słowa. I za te nikczemne słowa, które padają tam wobec rodziców, opiekunów, dzieci i ich rodzin, kiedyś ktoś im to przypomni. Przyszłam z synem, dorosłym. Przyszłam go wesprzeć, przyszłam pokazać, że, jak mówią, im się też należy. Przyszłam pokazać, że niepełnosprawni są na marginesie społecznym. Są zepchnięci, są niedowartościowani, są zostawieni sami sobie i swoim rodzinom na to, żeby te rodziny ich utrzymały i się nimi zajmowały. Przyszłam tutaj, ponieważ od 37 lat pracuję z osobami niepełnosprawnymi w różnym stopniu i uważam, że powinni mieć lepsze dofinansowanie do różnych rzeczy, które są im w życiu niezbędne, do godnego, niezależnego życia. Pamiętam swoją wizytę w Danii, gdzie na pytanie, skąd chorzy mają na wszystko pieniądze, Duńczycy byli bardzo zdziwieni, bo tam po prostu socjal na to pozwalał, że osoby niepełnosprawne miały i mieszkania, i pracę odpowiednią, i zabezpieczenie we wszystkie potrzebne im środki. Co w naszym kraju nadal jest jeszcze dalekie od ideału. Chciałem coś jakby zrobić dla siebie i dla innych. Co daje taka manifestacja? No wie, tak trudno powiedzieć, ale mam nadzieję, że jednak coś będzie działało, nie? Prawda? Że to jakiś będzie mały jakiś, to się rozrośnie może kiedyś do dużego, jakby, żeby było po prostu lepiej. Pozytywnie myślenie. Zamknij oczy i nic się nie bój, okej? Tysiące ludzi już to robiło. To będzie takie niby nieprzyjemne, ale to nic się nie stanie. I nie otwieraj oczy, nie otwieraj oczy cały czas. Wydaje mi się, że coś zostało zaniedbane. Ja już nie mówię o rządzie, bo to już po prostu szkoda komentarzy. Natomiast wydaje mi się, że dzięki temu, co ci państwo w Sejmie, że tam są, zaczęła się edukacja społeczna. Ludzie sobie zaczęli nagle uświadamiać, jak bardzo te osoby są samotne w swoim bólu. Jak bardzo smutne jest ich życie. Jak bardzo są pozostawieni sami sobie. Mówi się o matkach tych osób, jeśli mamy na myśli dzieci, ale też i dorosłych. Ale gdzie są tatusiowie, gdzie są ojcowie? Tego nie ma. I wydaje mi się, że kiedy patrzymy na ten protest, powinniśmy sobie to uświadomić, zawstydzać nie tylko rząd, nie tylko decydentów, ale również ojców, którzy po prostu zostawili swoje rodziny, swoje dzieci, swoje dorastające, a nawet dorosłe już dzieci. Jest mi bardzo smutno, że do tego musiało dojść i że rząd jest tak nieugięty, tak bezwzględny i w sumie tak bardzo prymitywny w swoich komentarzach dotyczących tego protestu. Chyba język proci język pomalujemy teraz. Zobaczaj, maluch, zobaczaj. Fajnie? Dobra. Kiedy ty zajmujesz?
To są mi wszyscy gdzieś blisko osoby, bo bolesławianie i osoby, z którymi mam na co dzień przyjemność się znać. Ja mam szczęście być osobą samodzielną, która poza takim wsparciem doraźnym nie potrzebuje dużego wsparcia. Tak jest grupa osób, która potrzebuje codziennego wsparcia, najczęściej to są ich najbliżsi, rodziny. A że są grupą, która na co dzień nie ma tak silnego głosu w społeczeństwie, zapomniana przez większość osób, które gdzieś tam wcześniej czy później sprawowały władzę. Dlatego po prostu, ze solidarności. Proszę Państwa, to jest wsparcie dla osób niepełnosprawnych w całym naszym kraju. Glinoludy jako artyści uliczni mają swoją wrażliwość, swoją fantazję i swoją wyobraźnię. Nie chcemy, żeby nas postrzegano w jakikolwiek sposób politycznie. To jest wsparcie dla osób słabszych i te osoby trzeba wspierać. I taka jest nasza rola, artystów zaangażowanych. Dziękuję wszystkim za to, że przybyliście, a teraz zaśpiewamy. Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny, czasem się tylko troszkę różnimy. Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny, czasem się tylko troszkę różnimy.